Cześć! W ostatnim odcinku wspomniałam o zaburzeniach lękowych oraz no, powiedziałam też trochę o takiej mojej perspektywie tego, jak to y, wygląda w kontekście wiary w Boga i czy rzeczywiście, y, jakby człowiek bojąc się, może wierzyć równocześnie w Boga. Czy myślę, że ten temat jest mocno y, jeszcze do rozwinięcia, ale na razie go nie chcę konkretnie poruszać, bo chciałabym dzisiaj wam opowiedzieć o tym, jak ewentualnie ty możesz w pewnym sensie, może nie tyle co pomóc, no dobra, jakoś wspomóc osobę, która ma coś takiego jak zaburzenia rękowe. Podam takich kilka życiowych moich przykładów i myślę, że mogą się one przydać naprawdę wielu ludziom, tak więc zapraszam. Uprzedzam tylko z jedną rzeczą. Nie jestem psychologiem, w związku z tym nie mam też wiedzy psychologicznej, mam wiedzę doświadczeniową i podejrzewam, że jeżeli znajdzie się osoba, która ogląda to i na przykład nie ma takie skłonności do po prostu wysokiej wrażliwości i przebodźcowienia i w związku z tym ma zaburzenia jakieś lekowe przez jakiś tam czas okres czasu to. Myślę, że ona się zgodzi ze mną, że inne rzeczy na nią działają i tak dalej. Ja tak chcę przekazać wam, bo pytają się mnie w ogóle ludzie, nie? Jak to możliwe, że to w ogóle ty masz takie rzeczy, tak? Takich, w takich sytuacjach się znajdujesz, jak to możliwe? Przecież to jest taka wesoła, radosna i w ogóle, nie wiem, takie bije od ciebie ciepło, tak? A, albo tam, nie wiem, jakaś energia dobra, a, a coś takiego. I no... Do... Ja generalnie, że biorąc co mówię, chcę przedstawić Wam kilka takich przykładów moich z życia, które mi pomogły, a które mi nie pomogły. I myślę, że one też mogą być dobrą pomocą dla osoby, która na przykład w ogóle ma takie, takie ma taką urodę i na tę chwilę nabyła taką urodę, tak, takich, nie, takich, takiej urody nerwicowej, w związku z tym może też to być jakaś inspiracja. Także tak. Dlaczego na pewno zaczniemy od tego, czego nie robić, jeżeli masz obok siebie osobę, która ma na tę chwilę jakąś tam sytuację stresującą, i rzeczywiście ten, ten taki stan pobudzenia takiego lękowego jest wysoki, na pewno nie ma sensu kompletnie mówić tekstów pod tytułem uspokój się, albo przecież nic się nie dzieje, albo dlaczego tak się zachowujesz, przecież nic się nie dzieje. Albo kiedyś tak usłyszałam taki tekst, który mnie bardzo zabolał, że Przecież to jest fajne. Wszyscy to lubią. Czemu ty tego nie lubisz? Eee, czyli jakby takie wpędzanie w jakieś takie. Czyli znaczy ja wiem o tym, że to może wpędzanie to trochę za duże słowo, tak? No bo nie, wpęd, nie chcemy może wpędzić w winę tą osobę, no ale no jesteśmy po tej stronie. Takie zdziwione, tak? Nie ktoś idzie po górach i nagle ta osoba po prostu dostaje w ogóle stopór, stoi i w ogóle nie wie, co z sobą zrobić, tak? czy jest bardzo gdzieś tam zestresowana, a ty stoisz, a ty jesteś, wiesz, zafasnowany pięknymi widokami, jest wspaniale i w ogóle... Pach, super turbo powietrze, a to ktoś ci nagle wiecie, zatrzymuje całą wycieczkę nie? i co teraz, no i wtedy mówisz ale jak to jest możliwe, przecież wszyscy to lubią albo większość ludzi tak lubi a że to jest takie fajne, dlaczego tego nie lubisz, nie? tak więc nie ma absolutnie sensu i spotkałam się z takimi sytuacjami, gdzie słyszałam o tym, że no przecież to takie normalne, wszyscy to lubią a ja po prostu no gdzieś tam miałam jakieś, jakąś taką Dysfunkcję emocjonalną, i nie do końca w trakcie realizacji jakiegoś tam, nie wiem, sportu ekstremalnego czułam. Może nawet nie sportu ekstremalnego, nawet o kimś, nie wiem, jeżdżenie na rowerze po lesie dla mnie na przykład bywa e, też stresującą sytuacją, bo się boję zgubić na przykład, nie? E, więc to na pewno tak. E, co na pewno też jeszcze, znaczy, przepraszam, to, co mi nie pomagało i co wiem, że wielu osobom, które mają podobne, podobną przypadłość, podobne życie jak moje, też nie pomaga. Nie pomaga na przykład takie pocieszanie, typu nie martw się, będzie dobrze, albo chociaż w sumie te, to, to będzie dobrze, to może być takie lecznicze, bo to chodzi o tą kwestię, że ta osoba, która często ma e, takie jakieś ataki paniki albo coś takiego, to z tego co zauważyłam i z tego też co e, w rozmowach z różnymi ludźmi, e, to jest taka sytuacja, że te osoby, e, że my, że my jesteśmy. E, no takie zgnębione wewnętrznie, tak? Bo to i tam złość wchodzi, w tą emocję strachu i gniew i agresja też czasem się często zdarza, przynajmniej u mnie się zdarza agresja taka wewnętrzna, A to się nawet śmieje, bo nazwałam to, że ja jak mam takie stany zaburzenia I takiego, gdzie już wchodzi w taki taki moment tego, tej paniki, to ja się to nazywam że to jest faza Wilkołaka, bo u mnie to jest tak, że no, śmieję się z tego, budzić, tego się nie da inaczej. Teraz nie da się tego interpretować teraz inaczej. To, że po prostu staję się kompletnie inną osobą niż jestem na co dzień. Tak, więc dla mnie to jest taka faza Wilkołaka, bo ja jestem, no, ja jestem rzeczywiście bardzo. Mm, bardzo gniewna jestem i, i na potrafi potrafię nakrzyczeć tak, że w ogóle cały świat w ogóle chowa się do norek i, i po prostu nie ma, nie? Ale na no to, że to pocieszanie może by byłoby okej, okay, nie? Tylko chodzi, nie chodzi o takie banały, nie? Takie banały typu oj, co ci jest? Ach, ojejku, ojojoj, nie? Znaczy, no mówię, to, to też może jest kwestia gdzieś tam kogoś, osobowości jakoś tam człowieka, ale no, mnie osobiście bardzo często wręcz denerwowało to, że ktoś się, ktoś do mnie mówi będzie dobrze, jak ja kuwa nie widzę żeby było dobrze, tak są inne zdania do wypowiedzenia, no nie wiem chociażby zdanie typu słuchaj to zaraz minie jestem z tobą akceptuję to co się teraz dzieje nie martw się, tak nie martw się o mnie albo no tego typu takie zdania które są uspokajające Dający takim w miarę... Pokój taki tej osobie, że Ty to akceptujesz i że Ty się też nie boisz. O i właśnie też na przykład spotkałam się taką sytuacją, że miałam e, właśnie, no, miałam już taki bardzo silny atak paniki podczas, e, podczas jazdy samochodem i osoba, która jechała obok mnie, e, po prostu spanikowała jeszcze bardziej niż ja. Czy u mnie to się śmiesznie złożyło, bo jak ja zobaczyłam, że ta osoba jest jeszcze bardziej przestraszona niż ja, to jakoś tak mam wrażenie, że ja w ogóle wróciłam do siebie, nie po prostu zajęłam gdzieś głowę i zajęłam się pomocą innej o sobie, ale, yy, ale zdarzyło się tak, że zdarzyło się tak, że ta osoba była bardziej spanikowana ode mnie, no i to też nakręca, bo yy, no to są jakieś takie poczucie winy, jakieś takie poczucie takiego no... Yy, no też, no to no, no złości do siebie, tak, że to się ma i że ta osoba też na przykład jest, albo właśnie też drugie strony, że ojejku, jak ta osoba jest nieporadna, to na przykład mi nie pomoże, nie? A no, no tak, więc jeżeli mamy na przykład tendencję do panikowania, kiedy inni panikują, to trzeba przemyśleć generalnie konstrukcję relacji między sobą i załóżmy, znajdować się w takich sytuacjach wspólnie w miarę komfortowych, tak, żeby jeden drugi się wspierał, jeden drugiego się wspierał. Tak mi się przynajmniej wydaje, ja wam powtarzam to są takie sytuacje życiowe i to nie jest tak, że do każdego to wszystko pasuje, nie na mnie na pewno bardzo działa przytulenie na mnie na pewno bardzo działa po prostu uspokojenie tego, tego, że rzeczywiście nic się nie dzieje i na przykład no nikt mnie nie ocenia tak, ja myślę, że jak ktoś mnie słucha, ktoś to nie wiem, studiuje psychologię albo jakieś takie rozwojowe rzeczy, to już tam gdzieś może wie nawet na, na jakiej płaszczyźnie ja mogę mieć tego typu tego typu zaburzenia sama przez cały czas je odkrywam, ale jak się mówi na głos to często ktoś potrafi odkryć. Wiem, że może ktoś teraz na mnie patrzeć, no bo tamten poprzedni odcinek był taki, no taki poważny, smutny i tak dalej, tutaj zgoła jest inaczej, no, no właśnie tak to wygląda, ja jestem na ten moment w takiej e, takiej, takiej, takiej dobrej sytuacji, tak, bo i, e, bo i obmadlam wiele rzeczy i znowu wróciłam do medytacji, która mi bardzo niedawno pomogła, Zatem no tak, jak jeszcze możesz pomóc osobie, która, która ma problemy, właśnie te problemy, to mi się tak nie pasuje to słowo problemy, nie wiem, taka osoba, która ma tak, tą nerwicę, te nerwice, te, takie, takie przypadłości nerwowe, lękowe, to yy, na pewno możesz tej osobie pomóc podsuwając jej jakieś, yy, jakieś książki. Tak, oczywiście, bo ja to tak przeszłam teraz w takiej sytuacji, gdzie, gdzie się znajduję w takiej sytuacji, nie? A przeszłam na taką ogólną, ale tutaj rzeczywiście tak, jakieś książki, ludzi mądrzejszych, tak, którzy opowiadają, takich, ludzi, którzy uspokajają. Bardzo ważne, przynajmniej u mnie było zawsze to, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście na przykład nie ma, tego, nie ma to podłoża jakiegoś naprawdę fizjologicznego typu, że ktoś jest niewyspany głodny, albo na przykład cię żołądek, albo jakieś taka część, nie? bo to się wchodzi w taki schemat behawioralny, który po prostu, jak na przykład zastępuje to, to ty zaraz wiesz, że to zrobi się to i zaraz będzie atak paniki. nie? I, no I gdzieś tam ten proces leczenia się trwa, żeby te symptomy w jakiś sposób zmniejszać tutaj. No, na pewno jest jedne, na pewno nie wolno bawić się też psychologa, tak? I zadawanie jakichś tam pytań, typu, co teraz czujesz, w jakiej sytuacji jesteś, jakiś tego typu, I ja osobiście nie polecam, nie? Lepiej na pewno mówię, jest ta obecność, przytulenie, oczywiście, że ta osoba chce w ogóle być przytulona, i, i gdzieś tam przeczekanie tego, nie? No, chwała panu, że ataki paniki są właśnie uleczalne, to wszystko jest jak najbardziej do przejścia. Jedni przechodzą to dłużej, drudzy krócej. Jest masa uzdrowień, takich w cyklu w stylu chrześcijańskim, także dosłownie za jednym dotknięciem. Niektórzy przechodzą pewien proces. Ja osobiście. Absolutnie wiem o tym, że dla mnie ten cały proces jest bardzo uzdrowieńczy, w takim kontekście procesowo uzdrowieńczy mój charakter, moją osobowość, moją głowę, moją sce, moje serce. Jest ono konsekwencją. To co dzisiaj, dzisiaj mam, jest konsekwencją tego, co robiłam kiedyś w swoim życiu. Ja to odczuwam mocno i cieszę się bardzo z jednej strony, że, mogę to w abstrakcji, ja cieszę się, że, cieszę się z jednej strony, że Pan Bóg pozwolił mi doświadczyć czegoś takiego, bo bardzo bardzo tego typu zaburzenia jakby to powiedzieć, zbliżają do, do, do siebie, zbliżają do siebie, bo człowiek zaczyna się interesować bardziej sobą, zaczyna się zastanawiać co czuje, co myśli, dlaczego tak myśli, dlaczego coś tak robi. Ja w poprzednim życiu raczej robiłam wszystko intuicyjnie, nie zdawałam się jakoś mocno nad wieloma rzeczami i to jest wygodne i do tego też dążę, żeby tak było ale żeby tak było z powrotem, ale chyba wydaje mi się, że nie da się już z powrotem być takim identycznym po czymś takim, co się przeżyło, tak? Bo, bo jednak to jest, jest, jest niesamowite doświadczenie po prostu takiego gdzieś tam stracenia takiego no jakiejś takiej kontroli takiej w pewnym sensie, nie? I, i, I nabieranie z powrotem tej kontroli dodatkowo łącząc nie tylko rozum, ale też Pana Boga, no to jest no, doświadczenie, którego wydaje mi się... Muszę sobie życzyć chyba tylko każdy. Ja oczywiście nie, nie życzę nikomu, nie? Żadnych problemów, niech terapia i nic, w ogóle, absolutnie. Ale tak, ale tak. To mnie osobiście, gdyby nie ta sytuacja, gdyby nie zaburzenia lękowe, prawdopodobnie nie, yy, nie zweryfikowałabym tak szybko swojego celu życiowego, czyli pojednania się z Bogiem. Tak, taka jest prawda, nie? I naprawdę pan Bóg przez, te, przez te problemy, takie ludzkie, bo to no, gdzieś to skwiera w jakichś takich różnych sytuacjach normalnych życiowych, to dzięki temu jednak wiem więcej, mówię więcej o sobie, o innych, o panu Bogu. I ta miłość inaczej się rozumie miłość w ogóle, nie? No. E, dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że kurde was nie zagadałam na maksa, ale po prostu bardzo chciałam mogę Wam to pokazać, bo czy bardzo chciałam Wam opowiedzieć o tym wszystkim i mówię, ja wiem, nie ma w ogóle e, jednej drogi do tego. Generalnie, jeżeli macie kogoś bliskiego, kto ma zaburzenia lękowe, przede wszystkim potrzebuje taka osoba cierpliwości, miłości i łagodności ze strony innych i, i ta osoba siebie potrzebuje, tak, żeby tak siebie traktować. To jest praca, to jest proces, ale jest to przygoda, jest to droga, jest to droga. Jest to droga do prawdy i do życia. Myślę, że tak ktoś wyczuwa taki podtekst. No. Okay. Dzięki bardzo za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!